Pan minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny na antenie RMF FM powiedział, że... Pan marszałek Grodzki brał łapówy. Ordynarnie brał łapówy i wymuszał tak samo łapówy. Od biednych, chorych pacjentów brał łapówy. W ciągu 24 godzin pan Tomasz Grodzki mógłby całkowicie oczyścić się z zarzutów. Ma możliwość pozwu w trybie wyborczym. Tomasz Grodzki od ponad 900 dni chowa się za immunitetem. Afera korupcyjna w szpitalu Szczecin z Dunowo. Był to okres, kiedy dyrektorem był Tomasz Grodzki. W 2020 roku w styczniu pojawiają się kolejni świadkowie i jeden z tych świadków twierdzi, że to sam Tomasz Grodzki miał przyjąć pieniądze. Pan Donald Tusk jest przewodniczącym tej całej koalicji obywatelskiej i tak naprawdę to on mógłby zdecydować, czy ten człowiek dalej powinien być marszałkiem Senatu, czy ten człowiek powinien być trzecią osobą w państwie. Wzywamy Donalda Tuska, żeby przestał kpić z państwa polskiego.